Na trzecim sejmiku młodzieży zebrali się w Poznaniu uczniowie wielkopolskich szkół. Raz do roku leszczyński rynek zamienia się w miasteczko europejskie. Po raz 10 odbył się Dzień Europy połączony z targami organizacji pozarządowych. 402 uczestników sprawdziło swoją kondycję fizyczną w wiosennym teście Coopera. Jan Dziedziczak, kandydat do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości, podczas dzisiejszej konferencji prasowej omówił postulaty partii w nadchodzących wyborach. Śmigielskie wiatraki Serwacy i Pankracy po raz 5 obchodziły imieniny. Tym razem motywem przewodnim było pszczelarstwo. 130-lecie świętowało również koło pszczelarzy ze Śmigla. Od lat cieszą się nieustannym szacunkiem, często są pierwsi na miejscach niebezpiecznych zdarzeń. Wiedzą jak reagować, są przeszkoleni, sprawni, można na nich zawsze liczyć. Strażacy z gminy Przemęt, bo o nich mowa, obchodzili swoje święto w Buczu. Pierwszym medalem w tym roku może poszczycić się Fogołnia Leszno. Wszystko za sprawą pierwszego miejsca na podium podczas Mistrzostw Polski Parklubowych, które odbyły się w Bydgoszczy. Zawodnicy Steiner Polonii Leszno w weekend wygrali ze Zjednoczymi Trzemeszno 3-1.